Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem o diecie ketogenicznej. Zapraszam do oglądania. Dieta ketogeniczna to dieta, która powoduje, że organizm zmienia sposób pozyskiwania energii, to znaczy przestawia się na pozyskiwanie energii z ciał ketonowych zamiast z glukozy. Często mówi się o tym, że dieta ketogeniczna to dieta wysokotłuszczowa i że im więcej tłuszczu, tym lepiej. Warto natomiast pamiętać, że tutaj kluczowe jest zmniejszenie ilości węglowodanów i to właśnie to, bardziej niż zwiększenie ilości tłuszczu, przyczynia się do produkcji ciał ketonowych. Więc w takim bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dieta ketogeniczna to dieta o bardzo niskiej ilości węglowodanów, takiej, która właśnie spowoduje, że organizm zacznie ciała ketonowe produkować, dieta o umiarkowanej ilości białka i o dużej ilości tłuszczu. I tu warto podkreślić, że powinny to być zdrowe tłuszcze, zarówno nasycone, jak i nienasycone. Zanim organizm nauczy się korzystać z ciał ketonowych, czy też w ogóle zacznie je wytwarzać, musi się do tego zaadaptować. I tu konieczny jest właśnie taki etap ketoadaptacji. W tym czasie przydatne może być liczenie kalorii i bardzo ważne jest, żeby sobie tych kalorii nie obcinać, czyli nie robić deficytu kalorycznego, tylko dostarczać energii w postaci kalorii na poziomie całkowitego zapotrzebowania energetycznego. Jeżeli chodzi o makroskładniki, to obniżając ilość węglowodanów powinno ich być na poziomie 20-30 gramów. Białko na poziomie od 0,6-0,8 do 1 grama na kilogram masy ciała, w zależności trochę od aktywności fizycznej, a resztę wartości kalorycznej stanowią tłuszcze. Później po okresie adaptacji to się zmienia, można zwiększyć ilość węglowodanów czy ilość białka, a zmniejszać ilość tłuszczu, natomiast jest to kwestia indywidualna i zoptymalizowanie makroskładników po okresie adaptacji jest bardzo indywidualną kwestią, zależną też między innymi od tego, jaki cel chce się osiągnąć, czy jest to cel zdrowotny, czy bardziej albo tylko i wyłącznie sylwetkowy. W diecie ketogenicznej bardzo ważne jest też uzupełnianie elektrolitów i picie wody, zwłaszcza sprawdzi się tutaj woda wysoko zmineralizowana i warto, czy należy wręcz uwzględnić suplementację, zwłaszcza właśnie w okresie adaptacji. No i tutaj chodzi głównie o sód, potas i magnez. Jeżeli chodzi o ilości, czyli konkretne dawki, to one też są indywidualne, natomiast najczęściej jest to około 5 gramów sodu, 2-3 gramy potasu i od 400 do 600 mg magnezu. Warto też rozważyć suplementację witamin z grupy B, kwasów omega-3 czy błonnika, zwłaszcza jeżeli pojawiają się zaparcia. I po okresie adaptacji, czyli jak organizm zacznie wytwarzać już tak dosyć regularnie te ciała ketonowe i zacznie z nich korzystać, chociaż też po miesiącu ketoadaptacji nie można powiedzieć, że to jest takie pełne wykorzystanie, ale na pewno większe niż na początku po kilku dniach. No i wtedy też poziom tych elektrolitów można sobie w suplementacji zoptymalizować. Dobrym źródłem elektrolitów jest również rosół gotowany na kościach, czy ewentualnie na kościach i mięsie. Jeśli chodzi o długość trwania ketoadaptacji, to jest to kwestia indywidualna, zależna też między innymi od tego, ile węglowodanów było wcześniej w diecie. U niektórych trwa to kilka dni, u innych kilka tygodni, natomiast no taki okres, który trzeba na tą ketoadaptację sobie poświęcić, to jest około 30 dni i warto tutaj uzbroić się w wytrwałość i cierpliwość i nie szaleć na przykład z treningami czy aktywnością fizyczną. Co można jeść na tej diecie?
Dieta ketogeniczna powinna być przede wszystkim nisko przetworzona i gęsta odżywczo, czyli bazować na produktach zawierających dużo witamin i składników mineralnych. No i jakie to powinny być produkty? Mięso, ale tutaj kluczowa jest jakość tego mięsa. Oczywiście ryby, owoce morza, jajka, warzywa, ale raczej niskoskrobiowe, zwłaszcza w okresie adaptacji. No i tłuszcze. Tłuszcze zarówno nasycone, jak i nienasycone, chociaż pamiętajmy, że źródłem tłuszczów nasyconych jest w dużej części mięso. Więc jeżeli mamy dodawać sobie tłuszcz, to raczej w postaci właśnie nienasyconych typu, jedno nienasyconych typu oliwa z oliwek czy awokado, albo wielo nienasyconych w postaci chociażby oleju z wiesiołka czy ogórecznika, czy też orzechów i pestek. Natomiast orzechy również bardziej po ketoadaptacji. I również owoce są dozwolone, owoce niskocukrowe, tutaj głównie jagodowe i też raczej już po okresie ketoadaptacji. Jakich produktów unikać na diecie ketogenicznej? Warto pamiętać, że tak jak w każdej diecie, również w diecie ketogenicznej, liczy się jakość zjadanych produktów. No i tutaj warto unikać produktów gotowych, wysoko przetworzonych, jak na przykład kabanosy, czy produktów smażonych na głębokim tłuszczu, albo takich jak wysmażony boczek, czy chociażby nabiał. Chociaż teoretycznie nabiał jest w diecie ketogenicznej dozwolony, no oczywiście tłusty nabiał. I jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby go uwzględnić, no to warto sprawdzać skład. Zwłaszcza żółtych serów i tego, żeby to był właśnie ser, a nie produkt seropodobny. Mówiąc o diecie ketogenicznej, warto pamiętać, że chodzi tutaj też o stan ketozy, dla którego liczy się nie tylko sama dieta, ale też styl życia, więc na to warto zwrócić uwagę, a szczególnie zadbać o zachowanie rytmu okołodobowego. Pamiętajcie, że każdą dietę, szczególnie dietę ketogeniczną, warto zastosować pod okiem specjalisty, co pomoże między innymi łatwiej przejść okres adaptacji, ale też po nim już lepiej tą dietę zoptymalizować w zależności właśnie od indywidualnych potrzeb. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to zapraszam do gabinetu, tutaj znajdziecie numer do rejestracji. A jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, czy stosowaliście dietę ketogeniczną i jakie mieliście na niej efekty. I oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.